Witam w kolejnym odcinku Lords of the Fallen. A, Gerlinde. Gerlinde i Iskruś. Ja w ogóle, słuchajcie, cały ostatni odcinek upgrade'owałem zły miecz. Znaczy jeden z nich dobry, tak? Ciernisty miecz karnamazynowego rektora na +3, ale zamiast uświęconej pochwały upgrade'owałem to moje poprzednie, ten mój poprzedni miecz, a mianowicie uświęcone potępienie. Więc dopóki nie zdobędę... w ogóle skaluję... Aha, ja też nie zauważyłem, że nieco polepsza się też skalowanie przy tych upgrade'ach. Czy to ja się może odsunę... Wracając do omówienia, tak? Zobaczmy, porównując sobie z tym, ten ma C minus, a ten ma C plus. I to nie wynika z tego, że jest ciernisty, a nie. Ja patrzyłem, jak patrzyłem sobie na nagranie, to widać, że nie wiem, czy o każdy poziom, ale co parę poziomów właśnie przechodzi z minus C do C i do C plus. Chyba właśnie o poziom, o połowę, nie? Co jest bardzo dobrze. Na ogół skalowanie w Soulslike'ach nie zmienia się, czyli musimy znaleźć już dobrze skalującą się broń i na przykład w ten sposób wiemy, czy warto w taką broń inwestować, bo zaczynamy z dobrej skali. Ta skala się z czasem zwiększa, może przejść z A do na przykład S, czy z minus czegoś na plus, ale nie tak drastycznie jak tutaj, bo tu wydaje się o pół poziomu przy każdej broni, ale zobaczymy to jeszcze, będziemy obserwować. Więc póki co, moją lepszą bronią od tej uświęconej pochwały mocotaku 82, mocotaku 126. Nie mam co prawda świętości, ale dopóki nie upgrade'uję sobie święconej pochwały, muszę zmienić ten miecz na ten, który sobie upgrade'owałem. I od razu też powinienem poczuć nieco większe i lepsze zniszczenie, nie? Dobra. Okej, słuchajcie, to co? Czy podejmiemy się bossa? Myślę, że możemy to zrobić. Nie mam dużo dusz, więc to jest też fajny na to moment. Tak. Testujmy sobie jeszcze. O, jest nieźle. Jest całkiem nieźle. Jest bardzo dobrze, bym powiedział. No. Prawie giną od jednego strzału. No to jest odczuwalna rzecz. Jak miałem tylko jedną broń wcześniej upgrade'owaną, to nie czułem tego zniszczenia tak bardzo, nie? Jest super. Zobaczymy, czy mi to bardzo pomoże z bossem. Damarosa już się tutaj stąd zmyła. No. O kurde. Mamy bossa. What the hell? O. Aha. że mi spoza kamery strzela, ale to już nieważne. Te ogarki też są chamskie. Dobra, to już będę wiedział, w co się... To będzie upierdliwe, boss. Może się skupię na niej. I... O, strasznie długo zajmie mi... O, już jestem negatywnie nastawiony. Bo będę musiał obie te windy przewoływać, czekać na nie. No, nie gadam. Zobaczymy się za chwilę. Postaram się zostawiać sobie te windy na górze. Trzeba było ignorować pieski, tak, ale niepotrzebnie zginąłem na końcu. Nie szkodzi. Dobra, w ogóle bardzo dziwna rzecz, bo zaliczyło mi duszę bossa. Tam jest trochę dusz, ale czy... No chyba bezpiecznie mi tam jest zejść, nie zejdę sobie po te dusze. Bo to znaczy, że mam ich sporo i może sobie nabiję level i jeszcze podniosę tą drugą broń. Chociaż nie wiem, czy mi się opłaca. Więc znowu, boss, no ciekawy, pieski, to się zdarzało, pamiętamy Capra Demon i Dark Souls 1, tak? To tak naprawdę nie jest taki trudny boss, ale fakt, że zamykają nas w takim bardzo ciasnym jakby alejce, ale to naprawdę jest pomieszczenie praktycznie, i zamykają nas tym Capra Demonem, który potem jest zwykłym NPC-tem w tym regionie Izalith, nie? Ognistym. Zamykają nas z tym Capra Demonem i dwoma właśnie pieskami, które to pieski potrafią być najbardziej upierdliwe ze wszystkich rzeczy w Dark Soulsach. Zresztą praktycznie w każdym Soulslike'u. Nice. Mamy ładną ilość, pokaźną nawet. Moglibyśmy sobie też te szczonki zostawić, tylko po co? Co tu tak naprawdę jest ciekawego? Jest tutaj coś ciekawego i czy w ogóle idziemy stąd gdzieś dalej, czy wracamy? Dobre pytanie. Rozejrzyjmy się. No więc... Capra Demon to jest masakryczna rzecz i też właśnie trudność tej walki wynika z tego, że ciasne pomieszczenie, kamera nam przeszkadza, te pieski nas skaczą, nie możemy skupić się na bosie, sam boss nie jest trudny, ani nie jakoś ma dużo hapeków, ani specjalnych, a nie, mamy, wow. Kogoś słyszę, jakieś dziwne odgłosy, a w tej grze dziwność odgłosów to jest, dobra, czyli mamy tutaj drogę dalej. No, a to znaczy, że mam bardzo dużo na sobie rzeczy, żeby sobie tak biegać z tym. Tylko pytanie, czy ja chcę na pewno tej sadzonki sadzić, nie? Przecież mam tak niedaleko, tylko te dwie windy trzeba przejechać. Ja myślę, że ja chcę jednak podnieść tę broń. Zresztą zobaczycie, że ona będzie też lepsza, bo raz, że się skaluje lepiej z zręcznością, co prawda, ale się skaluje lepiej niż te oświęcone potępienie, to jeszcze ma świętość dodatkowo, więc ona po prostu jest lepszą bronią. A mam tutaj jakby wystarczającą ilość tych derelium, czy tam deralium. No i teraz muszę poświęcić mój ostatni, tak? No ale tak, tutaj i tak nie mam. Potrzebuję dwie, a mam jedną, nie tą średnią. Tak, to podniosę sobie to i to będzie koniec. Miecz przebijacza grzechów, interesujący, ale nie ma nic specjalnego. Nie ma żadnego statusu. To jest nowa rzecz, którą dostałem w ogóle. Co ja takiego też dostałem od pięknej, wspaniałej Derelith. sadzonkę, w sensie nasiono. Ten miecz. Zobaczę, jak wygląda za chwilę, ale... Rękawy przebijacza. Waga 6,6 to jest duża. Przebijacze grzechów cechują się wystarczającą siłą woli, by zachować śluby milczenia, dzięki którym mają pogłębić swoją więź z kapłanką. Zaszywają sobie usta. Aha. Okej, ciekawe. Wszystkie te znowu te ciernie, nie? I to tyle, jeśli chodzi o rzeczy od niej. Na pewno dostałem też coś, co Dunmire chciał ode mnie. Więc już tam do niego idę i muszę odejść od niej, bo to mnie doprowadza do szału. Ale przypatrzmy sobie jeszcze się, jak ten miecz wygląda, ten drugi. O. Ładny, taki, wiecie, taki czysty. Właśnie nie jakiś taki wyglądający, jakby miał 1000 lat, nie? Fajny miecz, ale nie ma nic specjalnego. Krótki miecz. No. Damy sobie moją... A to jest ciekawe, bo ta uświęcone potępienie ma 123 C plus ze zręcznością, świętość 27. Fizyczne się bardzo powoli skaluje tutaj. To jest broń, która się bardziej skaluje z świętością niż z fizycznością. Chyba stąd też ma ten słabszy atak, nie? Bo ja jednak mam siłę, więc fizyczność jak mi szybciej mi rośnie niż świętość czy jakieś inne magiczne statusy. Dobra, ale ją założę. No te rękawice są dla mnie za ciężkie, żeby móc je sobie ubrać. Ok. Dobra, podejdziemy do Dunmire. Whatever poisonous lies Derva may spit at you, heed them not, for they are nothing but the foul blasphemies of a fallen knave. A przecież ona miała coś mieć dla niego, nie? I co, nie upuściła? Dostałem miecz od niej, dostałem nasiono, dostałem te rękawice. No chyba co jeszcze dostałem, nie? Dobrze, myślałem, że ona mi coś da, a może będzie za nią w jej obszarze, nie? Ta rzecz do pozbierania. Dobra, no w każdym razie tam wracam. Chyba dostałem coś w stylu... Nie. Zobaczę sobie potem na nagraniu, bo dostałem 4 itemy od niej, tak mi się wydawało. Chyba, że jakiś śmieć, jakiś zużywalny jeden z nich był. No bo nie wiem, no bo nie widzę... No nie widzę tej 4. rzeczy i też nie mogę nic dać Dunmire, więc trochę mnie to martwi. Zobaczymy, o co chodzi. Jest jeszcze jakiś sposób, żeby dostać się na górę. Ciekawe, czy to jest... przejść przez ten region trudny, żeby dostać się na górę, bo wiem, że drabinę muszę z góry rzucić, no i widziałem tam ten obszar wcześniej, jak eksplorowałem Żerć. O. A! Zrobiłem sobie level up, ale nie wiem, czy mogę. Naprawdę się ich szybko pozbywam. A w ogóle z nich to fajne doświadczenie wypada, chciałbym zauważyć. Prawie 500. To jest dobry sposób na farmienie. Dobra, ale już mogę podnieść poziom. Tu mam ładnie równo, tu mam ładnie równo, tu mam nierówno. Ale wydaje mi się, że staminy mi troszkę chyba teraz najbardziej brakuje, nie? Ta stamina widzę, że nie urosła ani trochę. No. No to idziemy zeksplorować nowy region za panią Terwilą, czy jak tam jej było. Martwi mnie brak tego itemu. Teraz nie wiem do końca, czy sobie zostawić tą windę. Jedną sobie dałem do góry, jedną sobie dam na dół. Jak będę musiał wracać, to przynajmniej będę czekał na jednym poziomie mniej. Dobra. Zobaczymy, co z tym itemem. Dałbym sobie tutaj sadzonkę, jakbym miał drugą, ale już się nauczyłem, że jak się ma jedną, to lepiej ją zostawić na czarną godzinę, nie? Bo kilka razy miałem problem, że o, tu by się mi przydało, miałbym prościej w eksploracji, a nie miałem jej. Jesus. Te dźwięki. Coś mam wrażenie, że to nie jest bezpieczne miejsce. Zatrucie, o nie. Błagam, tylko nie prawdziwe Blight Town. O! No nie. No nie wiem jak... wariat. Wydaje mi się, że otwieramy się na nowy region. Mam nadzieję, że będzie przyjemniejszy niż Żerć. Nice. O, Żerć Pielgrzyma. Widzę, że też się wypogodziło tutaj w międzyczasie. Tam jest mega trudny boss. O! Dzień dobry. Apologies for the dour mood you found me in when last we met, but I've perked up since then. Found myself a new purpose, at least something to keep me occupied while in Mornstead. I'm going to be a traveling merchant. Please, peruse my wares. Hopefully you'll see something of interest. Some might use the word scavenger, true, but that sounds somewhat judgmental, don't you think? I'm just putting to use that which has been discarded. You could even say that there's a sort of nobility in it. Well, perhaps just a little. Some might use the... But that's, I'm just... You could even say... Well... Hello again, friend. Nie będę sprzedawał. Hello again, friend. Sprzedanie to jest wyrzucenie w błoto żywotności, jeśli mnie ktoś zabije, nie? Sprzedaję wtedy, kiedy jestem w bezpiecznym miejscu. Zaostrzony kill, ok. Mały fragment Derylium. Fajnie, że jest sprzedawany, dobrze wiedzieć. Czarnopióry tropiciel. O. Szczęśliwa łapa. Jakkolwiek niektórzy... Za 500, ale nie mam tego, to coś sprzedam. Jakkolwiek niektórzy mieszkańcy Ziem Przysięgi uważają ciętą króliczą łapkę za symbol szczęścia, zawsze znajdą się też ci, co szybko zwrócą uwagę na to, że nie przyniosła zbytniego... Czy to jest... podręczne przedmioty? Czy to jest coś, co na przykład muszę używać zamiast jakiegoś naszyjnika czy coś, czy pierścienia? No to wtedy to słabo. Czy pewnie tak, no bo jak inaczej? Wielka wojna... Aha, to są... A, widzicie, to są te stroje pozostałych klas tutaj. Te takie bardziej rogowo... — 62, 66... 49... Ha. No spoko. Fajnie byłoby mieć te wyglądy jako takie do założenia, nie? Ale nie sprzedaję nic istotnego. Dobra. Tą króliczą łapę, no mogę kupić ją na zasadzie zobaczyć, gdzie ją się zakłada. A mam parę śmieci do sprzedania w postaci na pewno jednego z tych, o właśnie, tutaj. No i to byłoby na tyle. Hello again, friend. Nie. No to gdzie ja mam niby założyć? Tu? Nie. Tu jest. To jest coś, co muszę odpalić, uaktywnić, tak? Ale to kiedy bym to chciał? Jak coś otwieram, tak? No, dobre pytanie, nie? Jest tutaj przyjemniej niż na Żerdzi Pielgrzyma, na pewno. Dalej te obszary są takie mega ciasne. Jakby... Wiecie... Co ja słyszę? Oh my god. Gdzieś. Oh my god. No super. Okej. Czy ja muszę tam wrócić? To jest pytanie podstawowe. Bo nie wiem, czy ja chcę walczyć z dwoma bossami w jednym odcinku. O. Zawsze można wezwać pomoc? Chyba tak. Chłoszczy tutaj coś. Hands in my embrace. Oh, may your flesh sustain my divinity. Bless you. Bless you. Oh my god. A, to w ten sposób się... Pamiątka po kongregacji ciała. W ten sposób się stworzył, bo on tutaj zjadał duszę. W tym momencie mam 2 nasiona, więc totalnie sobie zrobię tutaj... szczątki. Chociażby z tego powodu, że muszę stąd wyjść, a z drugiego innego powodu jeszcze się rozejrzę. Tak, tu jest wyjście, ale nie chcę oczywiście eksplorować umbralu. No właśnie, już się tutaj tworzą ziomeczki. Pytanie, czy jak nie chcę zainwestować w tych dusz jakoś inaczej niż w level up. Te dźwięki są, znaczy oprawa dźwiękowa w tej grze od początku mnie fascynowała i była super. Dobra, ja myślę, że faktycznie może zrobię sobie level up. Ostatnio inwestowałem w, nie wiem, w klucze, inne cuda i to mi się dla mnie źle skończyło. Na pewno siła. I mogę jeszcze jeden zrobić. Tak, jeszcze jeden poziom. I to będzie... kondycja jeszcze raz. Ok, ale nie eksplorujemy dalej. Herezja zniszczona, więc to, herezja to jest... jak Pieta, nie? To jest jeden z tych główniejszych chyba bossów. Udało mi się pokonać bez wsparcia posiłków. Mieliśmy trzy postaci do wyboru. Pewnie jedna to była Damarosa, drugi to na pewno był ten ziomeczek, rycerz, którego wcześniej spotkaliśmy. I jeszcze ktoś ciekawy, kim była ta trzecia osoba. No nie wiem. Na pewno ktoś, kogo już spotkaliśmy. Ale nie spodziewałem się 2 bossów, jeden po drugim. No ale... udało się pokonać tego. Ten był dosyć prosty, trzeba było, miał bardzo opóźnione ruchy, trzeba by się było po prostu oswoić z jego ruchami, no i atakować między oknami, kiedy się rzuca i miota, nie? Więc to był boss na cierpliwość bardziej niż na trudność, no i też ten efekt trucizny trzeba było trochę z tym uważać, nie? Trochę żyćka tu się przydaje. Dzięki za dzisiaj i do następnego razu. Dzięki, że spędziliście ten czas z nami. Kronikarki i kronikarze, niech moc giczyzmu będzie z wami. Kciukujcie, komentujcie, subujcie i sztosowego tygodnia.